Ojcze, ja przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa. Ja modlę się do Ciebie w imieniu Jezusa. Ja się modlę o to miasto. Ja się modlę o to miejsce. Ja się modlę o to, ażeby słowo, które tutaj jest uwalniane, trafiało do ludzi. Ażeby ono otwierało ich serca. Niech oni nie mogą spać. Niech oni nie mogą przestać myśleć o Tobie. Niech oni nie mogą przestać myśleć o Tobie, Jezusie. O tym, co Ty zrobiłeś dla nich na krzyżu. Niech oni wiedzą, że mowa o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy giną, ale jest mocą zmieniającą życie dla tych, którzy uwierzą, bo Ty powiedziałeś, bo to jest Twoje słowo. Ja wznoszę do Ciebie moje ręce. Orebe szerekere selekara bene szerekara. Ja się modlę. Modlę się o to miejsce w imieniu Jezusa. Ja modlę się o ludzi pokoju. Posyłaj ich do nas, a niech oni przyjmują Twoje słowo. Ja modlę się o to, niech trafiają te świadectwa, które będą tutaj mówione. Niech one trafiają do serc ludzi, do ludzi głodnych Ciebie, do tych, którzy Ciebie szukają. Ja się modlę, tak jak Twoje słowo mówi, że wszystko na ziemi i na niebie zgina swoje kolano na imię Jezus. Ja się modlę o to, niech się otwierają serca, a ja urywam Ci łeb, diable. Ja przypominam Ci, co się wykonało na krzyżu Golgoty. Przypominam Ci, że masz ranę, że zostałeś tam pokonany i zdeptany, że nie masz dostępu do ludzi, którzy chodzą z Jezusem. Że nie masz dostępu. Ja modlę się o to, ażeby ludzie otwierali swoje serca na Jezusa. Ażeby oni zastanawiali się nad tym, jakim wspaniałym jest On Bogiem. Ażeby poznawali Jego dobroć. Ja wzywam Twojego imienia, Jezus. Ore szere kelebere sera kana szere. A ja się modlę o młodych ludzi, którzy startują dopiero w swoim życiu. Którzy słyszą te słowa. A niech oni otwierają swoje serca. A ja przeklinam wszystko, co stoi za tym, że nie mogą otworzyć się na Twoje słowo. Ja mówię wolny umysł, otwarte serce na słowo Ewangelii. Ewangelia to znaczy dobra nowina. Dobra nowina z nieba, która zmienia życie. Która zmienia życie. Jezus powiedział, kładziemy przed Wami życie lub śmierć, błogosławieństwo lub przekleństwo. To dzisiaj, kiedy słyszycie te słowa, decydujecie o tym, czy przyjmujecie Boga do swojego życia. Teraz, kiedy słyszycie, przybliżyło się do Was Królestwo, to Wy decydujecie, czy to Królestwo stanie się Waszym udziałem, czy nie. To tutaj na ziemi zdecydujecie, czy wybieracie niebo, czy wybieracie śmierć. Nie ma innej drogi, nie zdecydujecie później. Ore szere kelebere, sera kale kelebere. Jezu, ja się modlę o to, ażeby głodni ludzie przyjęli dzisiaj słowo od Ciebie, ażeby te świadectwa o życiu, które będą wypowiadane, ażeby one trafiały do serc. Niech ludzie nie śpią, niech rozważają te słowo, a niech to zmieni ich życie. Niech to na zawsze zmieni ich życie. Niech oni przybliżą się do Ciebie, Jezus. Niech zrozumieją, jak dobrym i kochającym Bogiem jesteś. Jaką masz moc. Moc, którą gdy przychodzisz do życia, to ona zmienia życie ludzi. To ona prostuje ich życie. Jeżeli jesteście w jakichś miejscach w swoim życiu, czy w swojej pracy, czy w swoim zdrowiu, czy w małżeństwie, czy gdziekolwiek, gdzie widzicie pustkę, gdzie jesteście nieszczęśliwi i przyjdziecie z tym do Jezusa, zaufacie Mu, że jest Bogiem, który umarł za Was na krzyżu. Dla Was się tam wykonało wszelkie przebaczenie. On przebaczył, kiedy jeszcze nie zasługiwaliśmy na to. Jeżeli z tego miejsca swojego życia, w którym teraz jesteście, przyjdziecie do Niego, to Królestwo Niebieskie stanie się Waszym udziałem. To nie wymaga żadnej formy, ani jakiegoś szczególnego zachowania. To wymaga otwarcia serca. Jezu, ja się modlę. Tato, ja przychodzę do Ciebie w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa, którego ukrzyżowałeś za nas. Modlę się i wzywam Twojego imienia, Jezus, nad tym miejscem i nad tym miastem. Ja łamię wszelkie przeszkody, które stoją na tym, ażeby ludzie przyjmowali Twoje słowo. Posłuchajcie tych świadectw. To są ludzie, którzy realnie w swoim życiu spotkali się z Bogiem. Którzy każdy dzień układają z Nim. Królestwo może się stać także Waszym udziałem, ale tutaj podejmujemy decyzję, czy tego chcemy realnie, czy nie. Amen.